Generalnie tak, ale coraz bardziej mi się podobają Mazury. Nie, ale generalnie tak, jestem bardzo szczęśliwa w tych górach i tam odnalazłam przestrzeń niezwykłą i tam dużo piszę, medytuję, modlę się za wszystkich, za nasze bezpieczeństwo. Naprowadzam ludzi, którzy potrzebują, szukają tej drogi do spokoju, do światłości, do takiego wyciszenia. Utworzyłam platformę Akademia Przebudzenia dla tych, którzy potrzebują wsparcia duchowego, bo tych osób jest ogromna ilość, dlatego że za dużo było samobójstw. Ja się bardzo tym zmartwiłam, więc jakby utworzyłam taką platformę. Oprócz tego idzie dużo nowej muzyki. Za chwilę będą kolejne premiery, więc tu uspokajam wszystkich, że będę tak, nadal trwam przy muzyce, niezależnie od tego, że poszerzyłam swoją działalność. Natomiast troszkę mi brakuje podróży, bo trzeba pamiętać, że ja od 17 roku życia byłam cały czas w samolotach i to jest pierwsze 2 lata, kiedy nie wsiadam do samolotu. Mój paszport się zakurzył, prawie że, więc... I wiem, że są kraje, do których można podróżować, ale jakoś tak troszeczkę się obraziłam na to podróżowanie przez te różne dziwne takie ograniczenia. Czekam, aż to znormalnieje. Wygląda na to, że coraz więcej tej normalności w jakimś stopniu wraca, więc fajnie. Ale faktycznie tęsknię troszeczkę za tymi podróżami, za moimi przyjaciółmi po całym świecie, których mam. Chętnie bym ich odwiedziła. Jakiś kierunek poza Kalifornią?